My też mamy taką filozofię, że nie można przymuszać ludzi. Jeżeli oni tego nie czują, nie są przekonani, to to jest bez sensu, nie? Bo to nie o to chodzi. Rzeczywiście marketing zaangażowany społecznie i też społeczna odpowiedzialność biznesu to są rzeczy, które bardzo fajnie się spinają i mają bardzo dobry odzew, właśnie jeżeli chodzi o wizerunek, o postrzeganie marki. Natomiast też wydaje się, że tutaj ważne jest to, żeby robić to umiejętnie. Bo jeżeli ktoś chce angażować się społecznie i pomagać innym ludziom tylko po to, żeby mieć dobrze zrobiony marketing, to takiej drogi bym raczej bym no, nie radziła. To też trzeba właśnie umiejętnie sobie dobierać i partnerów do projektów i tematykę tych projektów, no, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Niestety sztuczność w tym obszarze jest bardzo łatwo wyczuwalna i ludzie w ten fałsz od razu wynajdują. Dlatego wydaje mi się, że taka przemyślana, konsekwentna strategia powinna zdać egzamin. Też z moich obserwacji wynika, że wiele firm bardzo mocno angażuje się społecznie, ale gdzieś nie potrafi tego pokazać. Ja bym tutaj bardzo mocno zachęcała, jeżeli już jakiś projekt zostanie zrealizowany, żeby się tym pochwalić, tylko tak jak mówię, w umiejętny sposób. To jest bardzo różnie z tym zaangażowaniem pracowników, dlatego no, też my z natury jesteśmy różni jako ludzie. Jedni bardziej chętnie się angażują w tego typu projekty, niektórzy trochę mniej, przynajmniej na początku. Bo z moich obserwacji też wynika, że kiedy nowi pracownicy widzą, że ludzie, inni pracownicy, właściciele chętnie się angażują w tematy społeczne, to oni z czasem też się w to wdrażają. No to jest kwestia już też wartości, które wyznajemy, prawda, jako ludzie.